Siemaneczko, cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony AJ, a to jest GTA 3 Definitywna Edycja. Przepraszam bardzo was za to, że stream z Fortnite'a wyszedł klapą bardziej. To też nie, nie zależy ode mnie, bo to jakby każdemu mogą się zdarzyć problemy techniczne. Aktualnie chodziło o to, że OBS jakoś nie chciał jakby reagować, czy tam z Fortnite'em, czy PUBG. Co nie można było przechwycić całkiem normalnego obrazu. Nie wiem. Później zobaczę, czy będzie się dało jakoś coś nagrać obecnie, coś z tego Fortnite'a. Może coś się naprawi, ale nie chcę nic obiecywać. Jak będzie to stabilne, czy cokolwiek, żeby to nagrać, to nagramy to na spokojnie. Jak nie dziś, to jutro. Każdy dzień się liczy, nie? Dobra, mamy tu co, Asukę, ta? Maria and I have gone shopping. Our source in the police has informed us that one of our drivers is a strangely animated undercover cop. He's more or less useless out of his car, so we've tagged it with a tracer. Make him bleed. I też coś, no między innymi też myślałem na też na jakąś kolejną dodatkową serią. Coś mniej więcej. Coś tam z jakiejś innej GTA, bo tak jakby ktoś Lionek po coś pisał w komentarzach. Coś z Wiedźminie, no. Wiedźmin jest za długi trochę, a też chcę jakby poczekać do 23 lutego na The Foresta, to jakby powiedzieć. Nie chcę jakby czegoś ruszyć, co ma dłuższą fabułę. A chcę zacząć jakby takie lekkie gry, które idzie łatwo skończyć i da się spokojnie poprowadzić. No bo nie należy do osób jakoś cierpliwych. Biorąc to pod uwagę, nie? Dobra. Aha, tu mam kogoś śledzić? Aha, dobra. A to auto coś się już dymi, kurde. Uszkodzenie samochodu, a ten tu już jest fajnie zadymie. Uwalić policję, kurwa. Ja pierdolę. Pojeździmy sobie trochę. Pokręcimy się tu i owo. Policja. Policja, please. Dajcie mi pokój, kurczę, ja nic nie zrobiłem. Ludzie sami stali na chodniku. Dobra, to było przypadkiem. O, no fajnie, kurczę, zgubiłeś policję i też mnie goni do cholery. Też tak myślałem, żeby też jakieś inne serie porobić, czy tam z GTA, nie wiem, bo aktualnie jest GTA 3, a odbić się od czegoś innego, bo też tam mam streamową wersję tam jakby tego Far Cry'a 5. Kilka razy podchodziłem do Far Cry'a 6, co jak na razie się wolę wstrzymać. Zrobię z tego detox. Ja się za to wezmę, bo tak... Zaczyna coś i coś nie kończy, to jest trochę bez sensu, jak chodzi o kanał czy tam YouTube, nie? Aby też tak jakieś kreatywnie, kurczę, nie wiem, nie będę robił żadnej serii z Fortnite'a i no po prostu będę jakoś chyba wrzucał jakiś mecz, jak ci uda coś nagrać. Jak działamy tam z chłopakami, tam z Filipkiem, czy z Davidsonem i Groningsem, jak się pojawi.
It is impossible to overestimate the importance of etiquette in this line of work. To my eternal shame, a man once did me a favor, and I have never had the opportunity to repay his kindness. The man's weakness is Mothakar's, and he has requested that we acquire him certain models for his collection. Needless to say, we must give him the cards as a gift to repay the debt that I owe him. You must obtain the cars on this list and deliver them to a garage behind the car park in Newport. My honor demands it. O co chodzi z tym samochodowym podsumowanie? Pytanie, muszę być zainteresowany, albo nie zostanę przyjęty w warsztacie, od tego zależy mój honor, tak? To czyli co, kradziesz auta? Stinger jako, dobra, mnie to tak mniej więcej wisi. No nie, o co chodzi z tą misją, nie pamiętam, kurwa, zbytnio wszystkiego z GTA 3. Z tą misją. Aby pojeść, jakby był bardziej ciemniej skóry, to kradzież to byłoby dla mnie jakby pojeść rzecz, która jest, leży mi w krwi, nie? A, spoko. Łatwa chyba robota. Zabrać auto i dostarczyć. Nie, to. Jeszcze to na czas, kurde, tam 4 minuty, ale to kurde jakiś ten. Nie wiedzę, że tutaj to się tak ogarnia. Jak się nie uda, to się nie uda. Nie ma co naciskać. Lekkie granie. Położyć na to jajco. Nie poczekaj na odliczenie, kurde, pracownika z rządu, nie? Aha, różowe. Różowy to jest pen spray chyba. A ja co z tym autem mam zrobić? Dobra, samochód, no. Wóz musi być w idealnym stanie, no fajnie. Aha, tu naprawię i tam jadę do garażu z tym autem. Autoshop, no. Zaraz będę naprawiał to pieprzone auto. Dobra, tu zostawię. A jadę po następne, kurę. Będę miał te trzy auta, kurczę, to wszystkie po kolei będę tak pyk, pyk, pyk. Dobra. Tak, kurczę, AJ prowadzi, kurę, nawet prawkę nie mam, no. A, policja, kartel. Karter. O. I to już będą kurę z kałacha napierdzić. Napierdzie radzionie. Też jak też dużo misji nie ma, tak jakby pójdę do finału GTA. No. GTA. O, dzięki powyżej 30 minut, 40 minut to będą gdzieś w par tygodniu, poniedziałek, wtorek, środa. Chyba ostatnio były odcinki. I czwartek. Muszę też dopasować też godzinę, że gdzieś tam 16 powinno być w porządku. Zanim się wideo wrzuci. To też ma to swój czas.
Aha, to strzał, to kurde, nie muszę do tego to naprawiać. Jedno z trzech aut. Cloud. Róż dupę. Pod skokiem. Mal kurze praktycznie. Teraz to jest... Ale arbo nie biją. Dwa auta blisko siebie. Jedno było tam blisko. To czyli... Normalnie te 3 minuty to jest praktycznie... To, że da radę kurę to zrobić. Tam mi policja kurę nie zjedzą mi. Polis, please, kurczę i tak dalej. Już czasem pamiętam te teksty kurze na pamięć od policji. 20 sekund mi kurze zostanie. Nadal to jest dupnięte. Tam. Teraz tu kurde to już inaczej to się zrobi. Kręci się po twarzy, już wiem co mam robić. Nie popełnij się głupiego błędu. Jest czwarta. Weekend jego się skończy, później się przejdziemy na te szalety, na te haźle. A źle kible, nie wiem, jak wy tam gadacie, musiały na te toalety czy łazienki. W środku się chyba haźle się gadało, kurde, na kibel. Kibel, łazienka, toaleta. No mniej więcej. Wiadomo o co chodzi. Może nam też czasem też tak gdzieś pogadać, nie? No tak kurczę, nie wiem. To bardzo śmieszny nie jestem. Ale to jest z tego, co z kim gram, bo czasami jak gram z kimś kooperacyjnie, czasami się uda coś, kurczę, coś zażartować, a jak gram z solo, to solo się będzie się skupiać na tym, co robię. Jak jestem mniej skupiony, to zaczynam coś pieprzyć, zaczynam się denerwować, drażyć się z tym. Najlepiej to robić gładko. Tak jakby kurę to się przechowodziło kurwa kurda kurę mydłem kurde. To chyba jest jedna z dwóch misji, które zrobiliśmy aktualnie. Asuka była na początku. Jakby się nie zatrzymywał, to by nie tracił czasu na to. Animacja. Tam mam te auto. Dwa razy, a te auto się... Nie, trzy razy się wolnie. Nie będę się czekał, jak kurze skoczy kurwa alarm działać w aucie. Walić policję. Może by były, byłyby tak dwie gwiazdki, to by na bank to tamtej misji nie zrobił. No może to są jakby łatwe misje, ale to nie znaczy, że nie można popełnić błędów, nie? Jak w San Andreas kiedyś była chyba ciężka misja, chyba była... Milo Raiderami chyba?
się bujało tym autem, czy jakoś tak. Godzinę ruchem chyba też strzałek. Natomiast przednie strzałki to miała być dół, góra, w lewo, w prawo. Tyle, to już kurwa mamy fajnie. Blisko 2 minuty. Więcej czasu zaoszczędziliśmy. Tylko stracimy czas tylko jak ta brama się zamyka. To nie jest San Andreas, żeby parkour raczej wolnąć. Tym razem alarm jest, no kurwa fajnie. No teraz to policji nie było, kurwa wcześniej to było. No i plakaty Rockstara, no fajnie. Reklama akurat GTA. A w ogóle, czy wy też posiadacie tą całą trylogię zakupioną? Czy tylko ja byłem taki głupi? Że kupiłem przy premierze są tą definitywną edycję. Nawet zwrot gotówki nie w chlesze twerowa. Dobra, mamy to. Mamy 17 minutę. Udamy się zaraz do Kręciego z powrotem. Gdzieś się, bo zaraz powinna się misja jakaś odblokować od Donald Bellow. Torba mnie kusiła. Ciebie nie kradę, ty jesteś sprzedajnym autem w górę. Do ulicy dobiegniesz, kurze chłopie. Szerokiego wyboru aut nie ma. Każdy wie, że to sportowe auto jest lepsze. Fajna babcia, kurde. Zdupnęła mu lepiej, kurczę, zadowolona puszcza. Przyszła z zakupami, kurde. Fajnie, wlazło. Ja go nie uderzyłem, jest ciężkie, to by noszę. Myśli, żeby umiała przewalić jarpowego? No jeden klakson działa, dobra. Jeź ty kurę. Barani głupie. Na kwestii tego. Polecić po kolei tak te GTA. Od trójki do San
When trouble looms, the fool turns his back, while the wise man faces it down. The Colombian cartel have ignored repeated requests to leave our interests in liberty well alone. Now they are negotiating terms with the Jamaicans in order to humiliate us further. They are finalizing a deal across town. Take one of my men, steal a Yardi car, and go pay your respects to the Colombians. Our honor demands that you leave no one alive! Dobra, mamy ukrywność wóz Jamajczyków. Nie wiem, co mówiłem wcześniej. To byście chcieli. W kwestii tego GTA, bo kurczę. Nie chcę już ruszać tematu tutaj z tego streama całego, co było wczoraj czy wcześniej. Z tego Fortnite'a gówno wyszło. Mniej więcej chodzi mi bardziej o. O te trylogie GTA. Chcecie jechać po kolei, to znaczy, że na przykład wyczymy trójkę, później Vice City, a później San Andreas. No jakby San Andreas jest jakby trochę dłuższe, jak chodzi o fabułę i cały gameplay, to może być troszkę za długi gameplay. Jak szukasz jakiegoś auta, to kurczę nie ma. Ty, gdzie macie auto? Potrzebuję zaraz kosić takie auto. Oni mieli takie kurde brązowe auto. Dziadek. Babcia. Kurczę, szukaj auta. Kuruma, no kurwa, jak to do złości nie ma. Jamajczycy, ta. Już się zmęczyłeś, pobiegłeś tylko kawałek. Babkę obalasz. O, cicho chodzą. Policja, kurde, mnie interesuje. Ja zrobię krótki cicier, może się znajdzie, kurde, ten pojazd, jak znajdę, to znowu. Mamy ich samochód. Więc teraz można się dodać do pojazdu sprayu. I to jest kurze niedaleko się nas, kurczę, miejsce spotkania. Mówię, na czas tego nie ma zbytnio. Zostaw hydraulikę. No, hydraulika mnie nie interesuje. Nie interesuje mnie żona hydraulika. Wiadomo, że Czesiek hydraulik jest królem. A, z tym jadę, kurczę, Kaś, aha. No, parking był Roxford. No i zaś się autą rozrzucił. Jedziele ten. Parking pod szpitalem.
Carter. A nie, Kolumbia. Oni pochodzą te cygara kolumbijskie. Bo już długo tego auta nie szukałem też na marginesie. So you fools are flat, man! Szczerze, zapomniałem mikrofonu włączyć, nie? Ale mnie zaskoczyły, nie pomoże. Lecimy tu. Cibidum. Cibidibidupa. Bongo. Cibidibidupa. 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 Czyli kurczę, co Kolumbia chciała mieć rozmowę z Jamajczykami o zagrać jakiś rodzaj sojuszy, cokolwiek. No tu jak dowiedziała się o tym spotkaniu, to zaczęli się radzać, żeby się nimi zająć, pozbyć się ich kontaktu, żeby nie doszło do porozumienia stron. Kurde, ja myślałem o tym, żeby dopiedzieć na drugą stronę ulicy. Genjis. Czemu to auto jest zamknięte? Chociaż to jest otwarte. Pojedziemy teraz do Omnition, uzupełnię amunicję. Tej drogi nie będę nagrywać, żeby zaoszczędzić czas. Na dojazd tutaj, nie? A żeby więcej było tych misji, myślę. Z 3 razy się to podniesie. Chociaż handler bronią był lepszy chyba w Vice City. To taki przerywnik, i będę kurę trochę dmuchał. Ale i nagrywam, to jest takie trochę. Trochę dziwna mieszanka. Jak myślę. Tak to było zamierzone, ja chciałem wziąć po prostu lepszą w stanie auto. Tu staniemy autem.
to be truly strong. It is important that you never show weakness. The businesses fortunate enough to have our protection settle their accounts today. Go and collect the money immediately, so we can enter it into the casino accounts. Odebrać pieniądze. Odebrać albo przyjąć pieniądze. Podniesiemy walizkę i troszkę odebrana. Czy my będziemy teraz gęzić po walizkę? Po walizki takie w ogóle? Co tu w górę diablo ci robili? A to jedną teczkę tu może będzie ktoś inny się pojawiał. Pierwsza walizka to nic. Kolejna walizka już coś. Różowy znacznik, czyli weź to dostarczyć. No co to, nie będę jechał jeździł na koło, mogę jechać skrótami, nie? Pay you, and I wouldn't pay you if I could. Some young gang just jacked up the place. They took everything. You guys are useless. What kind of Yakuza are you anyway? Do Yakuza, ta. Yakuza. Tobie wiecie wycieczkę do Starego Miasta. To źle wróży, kurczę. No, szkoda, że w tym, w trójce nie ma czegoś takiego jak wybór stroju, kurde. Była możliwość, kiedy w podstawowej wersji jeszcze skórki się można było robić, czy modele postaci zmieniać na śmieciarkę. Ja z nią miałem wspomnień ze śmieciarką. No, wziąłem radioawóz, kurczę, bo nie ma... Nie ma co ryzykować słabym pojazdem. Prawo w państwie. No.
No, a chociaż... Chociaż nie było tak źle. Załatwiliśmy to, co mieliśmy. Może teraz wracę do siebie. Mój powrót do starego miasta nie roni takich łez. Klimat Miami, Vice City to jest to, co mi się najbardziej podoba. Tu taki bardziej ponury klimat. Stare lata. Tu jeszcze komórek nie było. Tylko pagery. Więc McCloud nie potrzebuje komórki. Chciałem się napić. No nie chciałem chlepać, kurczę, pić na tym. Głośno. A siorbanie nie służy nikomu zbytnio. Jest gdzieś po drugiej w nocy. Zobaczymy, czy jeszcze zrobię jeszcze jakieś odcinek ten. Misję. Tak, no, to będzie ostatnia misja, jak tego co mi się wydaje. No dobra, w tym odcinku byłoby na tyle. Jeszcze raz przepraszam bardziej za tą usterkę, co było na strzelaną z misji. Zapraszam do kolejne odcinki z GTA 3 definitywną edycję. To był odcinek numer 8. Jeśli Ci się podobał odcinek, nie zapomnij o odstawieniu łapki, subskrypcji i znaczka na kanał. To pomoże rozwijać kanał, lepiej rosną zasięgi. A Wy macie co oglądać, typu południowe, wieczorne dni, albo i weekendowe. I zostaw jakiś miły komentarz pod tym filmem, żeby miał co fajnego przeczytać. O, by prawie jakby Glinia zginął na służbie. Dobra. Ja tu kończę. Na razie, elo. Goodbye.